Wiecie, ile kosztuje ten obraz? 200 milionów dolarów. To są takie pieniądze. Nie ma takich pieniędzy. Co prawda nie każdy może sobie pozwolić na posiadanie takiego obrazu w domu, ale zaryzykuję stwierdzenie, że każdy może spróbować zrobić sobie swoją wersję obrazu wartego miliony. I on nie będzie wart miliony, no nie? Ale to nie istotne. Ma sprawiać wrażenie. Technika, w jakiej został namalowany ten obraz, nazywa się drip painting, czyli kapanie farbą na płótno. Tym się właśnie dzisiaj zajmiemy. Nigdy nie malowałam w tej technice, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Jak chcecie, to malujcie ze mną. Będzie mi bardzo miło. Nieważne, czy lubicie sztukę abstrakcyjną, czy nie, to w niczym nie przeszkadza. I traćmy już czasu, chodźmy. Come on, don't be shy. Co potrzebujemy? Folia malarska i to duża. Ja użyłam takiej 4x5 metrów. Farby. I tutaj dobrze sprawdzą się emalie na bazie wody, takie ze stali czy drewna. Kupicie w budowlanym. Przez przypadek nie kupujcie olejnych. Użyłam też zwykłych farb akrylowych, tylko postanowiłam rozcieńczyć je medium do puringu. Bo właśnie o to mi chodzi, żeby ta farba miała taką rzadką konsystencję, żeby się tak ciągnęła. Typowe i mniej typowe narzędzia do malowania. Jeśli używacie pędzli, to najlepiej dużych i szerokich. Używam też drewnianych pałeczek do mieszania i malowania. Płótno. Najlepiej duże. Właściwie im większe, tym lepsze. I słoik z wodą. Nigdy nie mogę przeżyć tego surowego, białego płótna. Więc zamalowałam je trochę na niebiesko, trochę na biało. Niby nic, ale wygląda lepiej niż takie surowe, niepomalowane. Styl, którym się dzisiaj zajmuję, to ekspresjonizm abstrakcyjny. Cholera jasna. Ekspresjonizm abstrakcyjny. To styl z lat 40. i 50. ze Stanów, a konkretnie z Nowego Jorku. Ekspresjonizm abstrakcyjny dzielił się na action painting, czyli malarstwo akcji, gestu. Był to taki nurt w malarstwie, w którym artysta wyraża siebie, swoje emocje poprzez abstrakcyjne formy, swobodne ruchy pędzla i daje pole do różnych interpretacji swojego dzieła. I don't work from drawings or color sketches. My painting is direct. Dzielił się też na color field painting, czyli malarstwo barwnych płaszczyzn, ale tym się dzisiaj nie zajmujemy. W ogóle obraz abstrakcyjny to w dużym skrócie obraz, który nic nie przedstawia, nie ilustruje, nie naśladuje natury. Oczywiście może wyrażać na przykład emocje, dajmy na to smutek, ale nie będzie na nim płaczącej postaci. Moimi głównymi inspiracjami będą dziś Jackson Pollock i Janet Sobel. Hey, who? No właśnie. Janet Sobel była malarką pochodzącą z terenów dzisiejszej Ukrainy, która stosowała technikę drippingu jeszcze przed Pollockiem, a jej prace stanowiły dla niego inspirację. I posłuchajcie, bo ta jej historia to nadaje się na film. Janet, mając zaledwie 14 lat, w 1908 imigrowała z matką i rodzeństwem do Nowego Jorku, po tym jak zamordowano jej ojca w trakcie antysemickiego pogromu. Niedługo potem wyszła za mąż i założyła rodzinę. Swój talent malarski odkryła dopiero po 40, a właściwie odkrył go jeden z jej synów. Jest dużo wersji tej historii, ale jedna z nich mówi, że Janet kiedyś skrytykowała obraz swojego syna, który studiował sztukę. I ten wkurzony dał jej swoje materiały plastyczne i kazał namalować swój, skoro jest taka mądra. No i namalowała. Zaczynała od inspiracji sztuką ludową, malowała też m.in. swoje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, a z czasem jej prace stawały się coraz bardziej abstrakcyjne. Syn pokazał jej pracę znanym artystom i krytykom sztuki i tak jej obrazy zyskały uznanie i trafiły na nowojorskie wystawy. Ważną rolę odegrała też Peggy Guggenheim, kolekcjonerka i propagatorka sztuki, dzięki której obrazy Sobel trafiły m.in. na wystawę zbiorową Women, ale też miała swoją indywidualną wystawę w 1946. I właśnie na tej wystawie mieli zjawić się m.in. krytyk sztuki Clement Greenberg i Jackson Pollock. Greenberg wspominał potem, że obrazy Janet zrobiły na Pollocku duże wrażenie. Ten sam krytyk opisywał jej sztukę jako prymitywną i podkreślał brak wykształcenia artystycznego. Wkrótce potem Pollock zaczął stosować tę technikę. Peggy Guggenheim wyjechała do Europy, a u Janet rozwinęła się alergia na farby. I tak niestety skończyła się jej kariera. Poza tym krytycy sztuki chcieliby twarzą tej rewolucji w malarstwie była postać niepokornego artysty, najlepiej z depresją i alkoholizmem, a nie postać gospodyni domowej. Niestety niewiele osób zna jej nazwisko. Janet zaczęła malować w stosunkowo późnym wieku, angielski nie był jej pierwszym językiem, była samoukiem, jej okres twórczości był stosunkowo krótki i w dodatku była kobietą w latach 40. Więc cała sława i laury poszły do Pollocka. Swoją drogą męża innej świetnej artystki, Lee Krasner. W tamtych czasach sztuka była zdominowana przez mężczyzn i to oni byli promowani. A niestety artystki dopiero po latach doczekały się uznania. It's not as if they weren't working and it's not as if their work wasn't being seen. It was not taken as seriously as that of the men, but that was part of the art world sexism. W ogóle mężczyźni w historii sztuki. Mężczyźni w historii. Właściwie nasuwa się tutaj taka puenta, że czasem nieważne jak dobry obraz namalujesz, ale ważniejsze jest to kim jesteś, czy jesteś w dobrym miejscu i dobrym czasie.
Różnią się opinie, kto był pierwszą osobą, która zapoczątkowała drip painting, bo wiele artystów w tamtym czasie eksperymentowało z różnymi technikami, ale na pewno pierwszy nie był Pollock. Tylko nie zrozumcie mnie źle, nie mam zamiaru deprecjonować wpływu Pollocka na sztukę, ale po prostu przypisuję mu się wynalezienie metody, której nie wynalazł. No i tyle w temacie. Janet wspominała w wywiadach, że zawsze lubiła słuchać muzyki podczas malowania, więc ja też sobie coś włączę w tle. Specjalnie ograniczyłam sobie zakres kolorów, żeby nie oszaleć z nadmiaru możliwości. Czasem dobrze narzucić sobie jakieś ograniczenia, bo to wpływa pozytywnie na kreatywność. Wtedy jest więcej kombinowania, a ja uwielbiam kombinować. Im więcej warstw farby nakładam na obraz, tym bardziej widać w nim głębię. To nawet nie taką metaforyczną głębię, tylko widać, że coś jest z przodu, coś jest z tyłu i powstaje taka gęstwina, taka plątanina linii. W ogóle w tamtych latach ten styl był super przełomowy i radykalny. Bo obraz na podłodze, a nie na sztaludze, bo zamiast pędzla patyk. Sobel to w ogóle używała do malowania nawet zakraplaczy do oczu i odkurzacza. Polok gwoździ, szkła, piasku, farba jakaś taka mało szlachetna, no bo co, kaloryfer sobie nią pomalujesz, pędzel nie dotyka płótna, wszystko jest tworzone jakoś tak na dziko, bez szkicu, bez planu, czasem bez tytułu, tematu, znaczenia. Kompozycja jest taka, że nie wiadomo na co patrzeć najpierw i że nie widać tego kunsztu, tego warsztatu artysty. I sprawia wrażenie, że każdy mógłby go zrobić. No i co, teraz każdy może być artystą? Oczywiście nic nie dzieje się w próżni. Jeśli chodzi o inspiracje, u Pollocka było tego całe mnóstwo. Trochę surrealizm i rysunek automatyczny, gdzie rysuje się intuicyjnie i spontanicznie i wydobywa się obrazy ze swojej podświadomości, psychoterapia Junga, muzyka jazzowa, sztuka rdzennej ludności Ameryki Północnej i wiele innych. I w ogóle był to pierwszy tak charakterystyczny malarski styl, który powstał w Ameryce, więc wszystkim było na rękę, żeby się chwalić tym na cały świat. Że już nie tylko Europa, tylko Stany też. I patrzcie, jaki zacofany jest Związek Radziecki, a Stany hop do przodu. I że symbolizowało to wolność i odwagę, nowatorskość. A nie tylko tych artystów, tylko tak jakby całego społeczeństwa. Mimo, że wszystko wygląda tutaj jak przypadek, Pollock twierdził, że panuje nad procesem tworzenia. No i super, bo ja na przykład nie panuję. Czasem mi się wydaje, że już coś łapię, ale nagle znowu coś się wylewa nie tak jak chciałam i znowu to gubię. Nie mogłam sobie odmówić też przyjemności nakręcenia kadru jak z filmu dokumentalnego o Pollocku. Oczywiście, jak możecie się domyślić, taki bardzo przełomowy styl nie podobał się wszystkim. Zdarzały się głosy, że obrazy Pollocka to chaos, przypominają dziecięce bazgroły, kołtuny, żygi. Nie zmienia to faktu, że te obrazy przyniosły mu ogromną sławę i rozgłos i są wciąż jednymi z najdroższych dzieł sztuki. Może spytacie, dlaczego obrazy są takie drogie? I to dobre pytanie, fajnie, że spytaliście. Proszę na siebie. Myślę, że trudno jest wycenić obraz. Bo to nie jest takie proste, że na przykład drogie farby, albo duży format, albo pracochłonny styl, to drożej. Tak możemy wyliczyć, no nie wiem, malowanie sufitu na przykład. A wpływa na to masa innych, takich mniej namacalnych rzeczy. Na przykład jak sławny jest dany artysta. Czy to był przełomowy obraz w historii sztuki? Na co aktualnie jest moda? Ile prac danego artysty się zachowało i czy w ogóle jeszcze żyje. No i nie ukrywajmy, że jest to też sposób inwestycji dla obrzydliwie bogatych ludzi. W każdym razie, jak coś, to mój obraz nie jest wart miliony, co nie? Choć bardzo chciałabym, żeby był. W ogóle, ile warta jest sztuka i co jest sztuką, to jest bardzo ciekawy temat. Nie znalazłaby się jedna satysfakcjonująca wszystkich odpowiedź. Bo może być wszystko, ale jeśli wszystko, no to może jednak nic. I czy jak przykleisz banana taśmą do ściany w galerii, to jest sztuka czy żart? Is this painting actually good, or is it one of those things that we only think is good because we're told it's good, like seafood? Nie by skończyłam mój obraz i powiesiłam go na ścianie, ale czułam niedosyt. W tym formacie nie robił żadnego wrażenia, więc malowałam dalej. Sama przez lata miałam problem z podejściem do abstrakcji. Chyba dopiero na studiach coś mi zaczęło świtać. Ale nadal nie jest tak, że rozumiem wszystko. Nie chcę was tutaj na siłę do czegoś przekonywać, nie będę się bić na gołe pięści, ale pójdźcie sobie przynajmniej z ciekawości do Galerii Sztuki Współczesnej. No co, najwyżej wam się nie spodoba. No i fajnie, no i bądźcie krytyczni. Lata później znaleźli się następcy Pollocka, którzy poszli o kilka zdecydowanych kroków dalej. Zaczęli na przykład strzelać do worków z farbą lub wytryskiwać farby ze wszystkich otworów na ciele, jakie sobie wymarzycie. Łącznie z oczami. No a to mój gotowy obraz. Hell, I am so proud of you! Czyli to obraz? Nie rozumiem, o co w nim chodzi, więc pewnie musiał być drogi. To wczesny świętek. Kto? Śmieszna sprawa, ale dotąd nie lubiłam wieszać swoich obrazów na ścianie. Szybko mi się nudziły, zaczęłam zauważać w nich błędy,
A to jest mój pierwszy obraz, na który lubię patrzeć. Kojarzycie, jak w Simsach jest taki pasek otoczenie, czy wystrój. Ja dosłownie czuję, jak ten poziom mi wzrasta. Jak wam się podobało, to mówię wam, zróbcie sobie taki obraz. I nie na zasadzie, czepisz się sztuki abstrakcyjnej, zrób lepszy. Tylko serio, spróbuj. W ogóle, jak macie ochotę wymyślić tytuł mojego obrazu, to zapraszam do komentarzy. Wszechświat, ból, matka, niebo jest limitem. Możecie dać też znać, jakie inne style malarskie mogłabym przetestować. Jeśli chcecie zgłębić temat, to w opisie zostawiam wam linki do materiałów, które przeszukiwałam podczas researchu. Jeśli oglądają mnie jakieś osoby, które znają się na historii sztuki, to proszę, jeśli popełniłam jakiś błąd, to napiszcie. Bo wiecie, research researchem, ale zawsze mogłam coś walnąć. To pa! Boże, ile ja dla was robię, to nie macie pojęcia. I okej, może nikt nie prosił, ale dalibyście mi chociaż jednego lajka czy coś.